Historia muzyki polskiej. Romantyzm 1850-1900 według Elżbiety Szczepańskiej-Lange. Życie muzyczne w Warszawie. Publikacja pod redakcją Stefana Sutkowskiego. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wojciech Włodarczyk, witam Państwa. Wydarzeniem, które dzisiaj wydaje się epokowym, ale pod koniec lat 70. XIX wieku nie pozostawiło zbyt wiele śladów w prasie, było wprowadzenie do sprzedaży pierwszych fonografów Edisona z wałkami. Oferował je w latach 1878-79 znany sklep optyczny Jakuba Pika przy ulicy Miodowej. Nieco później dotarł do Warszawy fonograf w konstrukcji Brunona Abakanowicza z Politechniki Lwowskiej. Kurier warszawski pisał: doświadczenia z fonografem dowiodły, że przyrząd ten może reprodukować śpiew ze zmianą wszelako odcienia tonów. Można się domyślać, że na brak specjalnego oddźwięku i niewielkie zainteresowanie wynalazkiem wpłynęła zarówno cena wałków, jak i znaczne zniekształcenie rejestrowanego dźwięku. Dla odbiorców XIX-wiecznych nadal liczyła się przede wszystkim muzyka żywa. Lata 80. przynoszą ożywienie ruchu koncertowego i znacznie większą niż w poprzedniej dekadzie różnorodność form muzykowania. Wyróżniają się także obecnością kilku wybitnych, jeżeli można tak powiedzieć, zapaleńców, dzięki którym życie muzyczne wzbogaciło się o koncerty symfoniczne na poziomie europejskim, serię koncertów kameralnych i o stowarzyszenie churalne z prawdziwego zdarzenia. Były to wydarzenia kluczowe dla edukacji muzycznej społeczeństwa. Stopniowo zmieniał się układ programów koncertowych. Pod wpływem nowego dyrygenta opery, Józefa Rzebiczka, krystalizował się typ koncertu symfonicznego bliższy współczesnemu, przede wszystkim ze względu na poważny repertuar. Ale utrzymał się jeszcze obyczaj rezerwowania części koncertu na popis solisty bez orkiestry, a tylko z towarzyszeniem fortepianu. Solistom nadal bardzo trudno było wyrzec się utworów obliczonych jedynie na efekt, a chociaż recenzenci nieustannie ich za to krytykowali, publiczność właśnie po takich utworach nagradzała muzyków największymi brawami. Za najważniejsze dla życia koncertowego w tamtym czasie należy uznać, po pierwsze, rozkwit koncertów symfonicznych, chociaż raczej jakościowy niż ilościowy. Po drugie, konsekwentne kontynuowanie serii koncertów kameralnych, mimo braku szerszego audytorium. I po trzecie, skokowy rozwój ruchu churalnego. Koncerty symfoniczne i kameralne były głównie polem realizacji ambicji, wewnętrznej potrzeby ich inicjatorów. W pierwszym przypadku był to Józef Rzebiczek, w drugim grupa profesorów Instytutu Muzycznego, na czele z Aleksandrem Zarzyckim. Niemniej jednak publiczność wiele na tych koncertach korzystała, oczywiście, jeśli tylko chciała skorzystać. A z tym, jak i poprzednio, bywało różnie.
Stymulatorem rozwoju życia churalnego, dotąd w Warszawie upośledzonego, jak o tym świadczą kłopoty WTM z utworzeniem i utrzymaniem własnego chóru, była niewątpliwie wizyta w 1885 roku lwowskiej lutni. To po jej koncertach Piotr Maszyński wystarał się o zezwolenie na utworzenie warszawskiego chóru o takiej samej nazwie. Koncerty churalne, w odróżnieniu od symfonicznych i kameralnych, zawsze miały pełne sale. Śpiew churalny, dzisiaj na szarym końcu upodobań odbiorców, w latach 80. XIX wieku i później stał się tak modny, że można go uznać za jeden ze znaków czasu. W unowocześnieniu życia koncertowego z pewnością odegrało decydującą rolę wejście w fazę aktywności zawodowej pierwszego od czasów powstania listopadowego pokolenia muzyków wykształconych w specjalistycznych uczelniach, bądź to w Instytucie Muzycznym, bądź za granicą, a zaliczamy do niej również rdzenną Rosję. Większe niż za czasów Mikołaja I możliwości wyjazdu na zachód pozwalały artystom zetknąć się z nowoczesnymi formami uprawiania muzyki. Nadal wielkim problemem było pozyskanie publiczności dla poważniejszych inicjatyw. Chodziło oczywiście nie o garstkę melomanów, lecz o publiczność inteligencką w ogóle. Zdarzały się przypadki niewytłumaczalnego lekceważenia koncertów wybitnych muzyków, ale ta sama publiczność potrafiła docenić i domagać się powtórzenia trudnych często utworów symfonicznych z 9. Symfonią Beethovena na czele, wykonaną w 1890 roku dzięki Rzebiczkowi w całości. Warto dodać, że koncerty, sfera na pozór apolityczna, nie uniknęły restrykcji urzędowych. Warszawski Instytut Muzyczny, który za czasów Aleksandra Zarzyckiego, mimo trudności finansowych, przeżywał dość dobry okres, nie wypracował nadal systemu kształcenia gry na instrumentach dętych. Miał jednak wysoko postawione przynajmniej dwie klasy – fortepianu i skrzypiec. To z nich wyszli w poprzednich dekadach Władysław Górski i Tymoteusz Adamowski, a w latach 80. Józef Śliwiński i Ignacy Jan Paderewski. Po śmierci Moniuszki słabą stroną pozostawała wciąż nauka kompozycji. Wyjąwszy krótki okres pracy Żeleńskiego, w instytucie praktycznie jej nie było. Dopiero objęcie tej katedry przez Zygmunta Noskowskiego miało odmienić sytuację. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy osobie Józefa Rzebiczka. Kontrowersyjność tego dyrygenta nie ulega kwestii. Jak wiemy, jego działalność w operze była dalece niedostateczna, a w ostatnim okresie wręcz szkodliwa. Opuścił swe stanowisko żegnany bez żalu, doprowadziwszy w przódy do, jak pisano, eksterminacji zespołu opery polskiej. Być może działał w tym względzie pod dyktando władz politycznych. Jako dyrygent był jednak świetnym nabytkiem.
W koncerty symfoniczne wkładał nierównie więcej serca i wysiłku niż w przygotowywanie premier operowych, a jego ambicją było uczynić z Teatru Wielkiego salę koncertową z prawdziwego zdarzenia. Ukoronowaniem pracy Rzebiczka było pierwsze w Warszawie wykonanie 9. symfonii Beethovena wraz z finałem 19 października 1890 roku. Dał je nie pod firmą warszawskich teatrów rządowych, ale w programie koncertu dobroczynnego zorganizowanego przez Komitet Kasy Pożyczkowo-Wkładowej Artystów Warszawskich. Grały połączone orkiestry wszystkich trzech teatrów – opery, operetki i rozmaitości, wzmocnione muzykami Instytutu Muzycznego. Partie chóralne realizowały chóry opery, operetki, lutni Piotra Maszyńskiego oraz uczniów Instytutu, ogółem 320 osób. Rzebiczek dyrygował bez partytury. 14 listopada 1890 roku w salach redutowych wykonanie 9. symfonii Beethovena zostało powtórzone, tym razem jako koncert dyrekcji warszawskich teatrów rządowych. Ostatni akt działalności Rzebiczka w Warszawie to pierwsze wykonanie całości oratorium Eliasza Mendelssohna 31 maja 1891 roku. Plotkowano już o odejściu Rzebiczka do opery w Budapeszcie i być może chciał on pożegnać Warszawę jakimś cieplejszym gestem. Można zaryzykować tezę, że Rzebiczek rekompensował swymi koncertami szkody, jakie wyrządził operze. Sprawił, że słuchaczom w Warszawie przywrócono właściwą hierarchię wartości. Takiej roli nie odegrali ani Bilze, ani Trombini, ani Noskowski, ani Minheimer, choć wszyscy zasłużyli się dla kultury muzycznej miasta. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Historia muzyki polskiej jest dostępna bezpłatnie w formie e-booków na stronie www.nck.pl.